Cześć, z tej strony Hubses 2000, a dzisiaj dla Was zestaw serii LEGO Nexo Knights, pojazd Axla. Zestaw ten pochodzi z roku 2016, jego cena katalogowa wynosiła wtedy 350 zł, aktualnie można go zdobyć za 450. No i mamy tutaj pojazd Axla. Możemy go tutaj sobie tak rozdzielić na dwa pojazdy. Czasami się to ścina. No i tak, mamy tutaj wieżyczkę i tutaj z przodu możemy sobie przyczepić tarczę Nexo, właśnie naszego głównego bohatera. A z tyłu mamy księgę, której zaraz się przyjrzymy. Mamy broń naszego głównego bohatera oraz antenę. No i jeszcze po bokach mamy takie działka, tutaj sprężynowe, od razu dwa wystrzeliwują. No i z drugiej strony mamy działko na takie płaskie dyski. Jeszcze dostajemy w zapasie ich w dwóch sztukach. Możemy górą tak opracać za pomocą tej korbki. Jeszcze z tyłu, jak podnosimy antenę, mamy skrzynię, w której mamy resztę amunicji do tego działka. Możemy w tym również trzymać mocy Nexo, ale wtedy już tylko jedną. Również sobie tutaj możemy otworzyć sterownię naszego bohatera. Tutaj ma swój panel, a prawdopodobnie przez to on wszystko widzi. Również może on sobie tutaj stać. Możemy go wczepić i wtedy tak to wygląda. Czasami ciężko go stąd wyjąć. No ale jak się w końcu uda. Jeszcze mamy drugą część pojazdu. No i tutaj po bokach mamy pochowane narzędzia, żeby naprawić. No i również mamy miejsce, żeby odczepić broń naszych pilotów i tutaj ją podczepić. Taką siekierkę. Tutaj jeszcze dostajemy klucz. No i tam wcześniej był, jak pokazywałem, był młotek. Na każdym tutaj panelu jest naklejka z herbem właściciela tego pojazdu. No i jeszcze sobie tutaj tak możemy otworzyć to miejsce i wyciągnąć katapultę. W środku to jeszcze wygląda w taki oto sposób. Tutaj mamy panel sterowania tej naszej katapulty, a po bokach jest amunicja właśnie do niej. I sobie załadujmy i wystrzelmy. Strzela całkiem daleko. No i nie ma problemu, żeby ją schować. No i wieżyczkę odczepiamy takim to sposobem, po prostu trochę odchylając te elementy. Niestety podczas odchylania to dolna część czasami mocniej trzyma i wtedy tylko koła zostają, a góra odchodzi. No i z przodu mamy miejsce dla naszego pilota tego pojazdu, takiego robacika drugiego, którego dostajemy. No a jest tutaj kierowany za pomocą kierownicy oraz panelu kolejnego. No i z przodu ma prawdopodobnie taran. Fajnie tutaj zrobili te osłony na te koła. No i jeszcze tutaj mamy taką wieżyczkę. Element od niej. No i szyba wygląda w taki sposób. I możemy odchylić albo ten cały element, jak wcześniej pokazywałem, albo tą szybkę. No i tak oto wyglądają figurki w tym naszym zestawie. Jeszcze Wam pokażę tą księgę. Ona, jak pamiętam, nazywała się Księgą Strachów.
No i w środku mamy jednego takiego potwora wychodzącego z kartki papieru. I tutaj to jest ciekawy element. Możemy sobie tutaj również odczepić tą stronę. No i dać gdzieś indziej. No i tak zacznijmy omawiania naszych głównych bohaterów. Czyli tutaj jest Axel. Mieliśmy też go w zestawie, który można zobaczyć u mnie na kanale Trzej Bracia. No i on tutaj ma już taką siekierę, topór z dwóch stron zaostrzony. No i to jest ciekawy element. No i tam pokazywałem, że tak się wczepia mu te ręce, a nogi ma takiej zwykłej figurki. No i ma jeszcze tutaj tarczę Nexo. Wygląda taki to sposób z mocą. No i dodatkowo dostajemy dwie inne. No i je wczepiamy. Możemy je sobie wymieniać. Tam pokazywałem. Trochę podważając ten element i możemy wtedy wczepić. Tak. I każda z tych tarcz była nadrukowana. Kolejnymi postaciami w tym zestawie są Axboty. Wyglądają oni dokładnie tak samo. Jedna strona główki jest tak nadrukowana, a alternatywna to jest taka radosna, bezzębna. I możemy jednemu dać właśnie taką główkę, albo tamtą. Ciekawie zostali tutaj skonstruowani. Tutaj takie nóżki jak z pierwszej serii Lego Ninjago miały te szkielety. Takie. O! I te tutaj elementy ramion tych naszych robotów są gumowe. I dostaliśmy w tej serii do każdego naszego bohatera po jednym robocie. W jednym rodzaju. I kolejną postacią jest Attacker. Czyli już nasz główny, jeden z przeciwników. Ma on jako broń takie ostrze. Tego może trzymać jako taki miecz, albo taki sposób jak wcześniej trzymał. Jest to ciekawa figurka. Tutaj od tej maski rogi możemy wyczepić i wczepić. Fajnie zostały tutaj. Pokażę wam samą maskę. Tutaj są zęby i takie jakby duże brwi kamienne. I naszej figurce może dać albo taką wkurzoną główkę, albo taką już bez żadnego wyrazu twarzy. Jak nożymy maskę, no to już wygląda na uśmiechniętą. Tutaj ma również takie naramienniki. I one nic nie zasłaniają. I kolejną postacią w tym zestawie, takim głównym przeciwnikiem naszego Axla, to jest bardziej postać, jest Bunzi. Wygląda jak taki diabełek. Jako broń ma tak młot z płomieniami. Tutaj pokażę. Trzyma go w taki oto sposób. Tutaj ma uchwyty. Na końcu jest zakończony dzidą, a na górze ma takie młotki. I jeszcze tutaj płomień taki mały. No i w drugiej łapie ma taki
No może strzelać tak jak tam Axel. Dział tutaj z działka. I może wystrzelić takie gnobliny. No i w zestawie jeszcze dostajemy dwie inne takie tarcze. Jedna jest taka sama, a druga to jest już taka poobijana. No i również tutaj ma takie płomienie. Ma on tutaj również taki ogon. Niestety nie możemy go wczepić, więc on będzie tak ciągle luźno stał. Fajnie ma tutaj skonstruowane te ramienniki. No i jeszcze możemy mu tam wczepić taką zwykłą główkę. A jego głowę komuś innemu przyczepić. Tutaj ma takie miejsce. No i jeszcze te jego rogi są zbudowane z bananów. No i wam pokażę na przykładzie tego robocika. Sobie możemy zamienić główki. I wtedy wygląda w taki to sposób. Fajny element. I jak dobrze pamiętam, ten nasz duży główny przeciwnik pojawił się tylko w tym zestawie. No i ten jego ogon to jest taki kościsty. No i również tam w instrukcji podpowiadano nam, że może do niego przyczepić tam do pleców łańcuchy od jeżdżącej po plecy Jestra, który mam i wam kiedyś go pokażę. Podsumowując, zestaw jest fajny i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!